zwiastowania do świętej Marii Panny, kiedy to obchodzimy Dzień Świętości Życia, w dniu, kiedy to przed 10 laty Sejm naszej ojczyzny ustanowił Narodowy Dzień Życia, gromadzimy się w tej świątyni, by rozpocząć wielkie spotkanie z Bogiem, dziękując Jemu za dar życia i za to, że możemy to życie uświęcać. Jesteśmy zebrani na Eucharystii w dziękczynieniu, by później móc odpowiedzialnie uczestniczyć w konferencji naukowej w służbie życiu, zorganizowanej przez Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne Ujarazła i Pankracego. Patronatem podjął biskup naszej diecezji Stefan Cichy, którego serdecznie witam w naszej świątyni, i prezydent naszego miasta. Niech mi będzie wolno przywitać i wyrazić radość, że celebra Eucharystii jest w tej świątyni. Bardzo proszę, by ksiądz biskup zechciał przewodniczyć i wygłosić do nas słowo. Witam także prezbiterów zgromadzonych przy biskupie z naszego dekanatu i nie tylko. Witam serdecznie księdza profesora Dariusza Duko z Krakowa, także przedstawicieli władz miasta. Niech święty Jan Chrzciciel, który wzywał do przemiany każdego człowieka i wskazywał na Jezusa Chrystusa jako tego, który jest jedynym uświęcicielem, wyprasza nam u Boga potrzebne łaski, łaski pięknego patrzenia na życie, bronienia tego życia i przekazywania wartości, które są nieprzemijające. Szanowni bracia w kapłaństwie, umiłowani w Chrystusie siostry i bracia, uczestnicy tej Eucharystii poprzedzającej konferencję naukową. Czytania liturgiczne Wielkiego Postu kierują myśli ku tematyce chrzcielnej, tematyce pokutnej, ku temu, by odnowić przyrzeczenia chrzcielne w czasie Wigilii Paschalnej. Na podstawie dzisiejszych czytań można by rozważać prawdę o obmyciu z grzechu w wodzie Chrztu Świętego, rozważając uzdrowienie trędowatego Syryjczyka Naamana. Można także rozważać prawdę o współczesnym trądzie, o trądzie grzechu, który nam wszystkim grozi. Ale można także zwrócić uwagę na to, jak ważną sprawą jest przyjęcie nauki Chrystusa w całej pełni. Ewangelia ukazuje nam boskiego Zbawiciela, który przybywa do rodzinnego miasta. Występuje w synagodze, poucza, przypomina o uzdrowieniu Syryjczyka Naamana. Podkreśla, jest kimś więcej niż nam, niż prorok Elizeusz. I to powoduje niezrozumienie ze strony jego rodaków, jego współziomków. Są oburzeni. Wyprowadzają go za miasto i chcą go strącić z góry. Nie przyjmują jego nauczania. Nie jest mile widziany prorok w swojej ojczyźnie, stwierdza boski Zbawiciel. Rozważając, jaki temat poruszyć dzisiaj, w czasie tego krótkiego rozważania, znalazłem pewien tekst na stronie internetowej Benedyktynów Tyjeckich, a ten tekst zatytułowany jest Uczyć się. Umieć uczyć się od osób bliskich i znanych. Pan Jezus był kimś bliskim dla mieszkańców Nazaretu, ale od Niego się nie chcieli uczyć Jego współpracy. Wiedzieli ich zdanie, co jest. A jednak my z
znając Chrystusa, poznawszy Go na domu rodzinnym, na kanonizacji, poznawając ustawę w ramach liturgii mszy świętej, mamy wsłuchiwać się w Jego Słowo i je przyjmować. Mamy się od Niego uczyć, ale także uczyć się od innych, którzy nam na Niego wskazują. Potrzebną sprawą jest przybliżanie, nauczania Chrystusa Pana wszystkich dziedzinach życia. Niektóre z tych dzieci dzisiaj przez wielu są kwestionowane. Ileż zawieszania w naszym kraju i w innych krajach powoduje problem zapłodnienia pozaustrojowego in vitro? Ileż zawieszania jest w związku z ideologią gender? Ileż niezrozumienia nauczania papieskiego zawartego przez papieża Pawła VI w encyklice Humanae Vitae? Ileż niezrozumienia życia rodzinnego w świetle nauki Kościoła? Można by wyliczać całą litanię spraw, gdzie brakuje zrozumienia, gdzie potrzebne jest uczenie się od bliskich i znanych osób tego, co powinniśmy wiedzieć, tego, co powinniśmy znać, aby znać odpowiedź nie tylko dla siebie, ale także z innymi się tym dzielić. Cieszy mnie to, że w ostatnim czasie sporo było w naszej diecezji konferencji naukowych poświęconych tym współczesnym zagadnieniom, tym można powiedzieć współczesnym trendom naszego życia, nie tylko trendom. Mianowicie mieliśmy w Gliwicy konferencję na temat gender, na temat in vitro, na temat życia rodzinnego, a maturzyści tegoroczni, będąc w ubiegły piątek na Jasnej Górze, wysłuchali konferencji pana inżyniera doktora Antoniego Ziemkę z Krakowa, prezesa Stowarzyszenia Ojców Życia, na temat obrony życia. Jak ich uwrażliwiał na to, żeby nie dali się obłomudzić, żeby poznawali prawdę. Można powiedzieć, żeby umieli się uczyć od innych. To stale musi nam stać przed oczyma. Mi się bardzo ten temat rozważania spodobał. Umieć uczyć się od bliskich i znanych osób. Także dzisiejsza konferencja naukowa jest tym czasem, kiedy mamy się znowuż uczyć od bliskich i znanych osób. Zaproszono znane osoby, bliskie nam osoby, reprezentujące naukę Chrystusa i Jego Kościoła. I dlatego też cieszę się z tego, że Stowarzyszenie Edukacyjne, Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne Karazmia Karkonoskiego z taką propozycją wyszło, aby tu w Jeleniej Górze zorganizować tę konferencję. Obyśmy potrafili się także potem z tym, co poznamy, dzielić z naszymi bliskimi, czy byli ambasadorami tej właśnie wielkiej, ważnej sprawy. Bo brak poznania, albo jeszcze gorzej, złe rozeznania są powodami wielu błędów, wielu wypaczeń. Trzeba więc mieć jasne poglądy, trzeba mieć jasne spojrzenie, ale także mieć wolę, aby to, co usłyszymy, realizować, by tym na co dzień żyć. Eucharystia na początku tej konferencji naukowej ma nam w tym pomóc, byśmy zdają sobie sprawę z tego, że Kościół bez Bożej łaski niczego dokonać nie może, byśmy Panu Bogu zaufali, byśmy Jego prosili dla nas i dla innych o łaskę, abyśmy szli zawsze drogą, którą wskazuje Chrystus Pan. Byśmy Go nie odrzucili, tak jak odrzucili Go mieszkańcy rodzinnego Nazaretu. Byśmy zawsze za Nim szli, byśmy Jego naukę reprezentowali, byśmy zawsze Jego styl życia reprezentowali w naszym otoczeniu. Oby nam w tym pomogła ta dzisiejsza Eucharystia, a potem ta konferencja naukowa, w której będziemy uczestniczyli. Życzę wielkich owoców tej konferencji, także jeszcze raz wdzięczność organizatorowi
za to, że ta konferencja ma miejsce tutaj właśnie w Jeleniej Górze. Amen.